time and I'm flowing quicker than Spanish. Got the advantage and now you're falling behind. Till I vanish, I managed to make you panic. I'm hard to find. Dobrze cię słyszeć. Wreszcie. Dawno nie rozmawialiśmy. Mniej więcej od czasu, kiedy umarł Jackie. Jak się czujesz? A jak myślisz? Mój syn nie żyje. Ale trzymam się. Dzwonię, żeby złożyć kondolencje. Jesu Christo, mieszkałeś pod naszym dachem. Miej tyle szacunku, żeby nie traktować mnie jako obcej osoby. Miałam do ciebie zadzwonić sama. Jestem w trakcie przygotowań do ofrendy. Pożegnamy Jackiego jak należy. Ceremonia odbędzie się w Kojocie. Będą jego przyjaciele. Nie musisz nic więcej mówić. Będę tam. Przez sekundę w to nie wątpiłam. Do zobaczenia, Vi. Przesuniemy stół do bilarda. Tak? Jest ciężki. Vi, dobrze cię widzieć. Siadaj. Chcesz piwa? Chętnie. Na zdrowie! Minęło trochę czasu. Jak się czujesz? Radzę sobie. Jakoś. Jakoś. Mogłeś przyjechać na obiad. Znasz mój adres. No nic, zostawmy to już. Jestem w trakcie przygotowań do ofrendy. Mam jeszcze trochę rzeczy do zrobienia. Na czym dokładnie polega ofrenda? Zbieramy się, żeby uczcić pamięć zmarłego. Przynosimy mu przedmioty, które kiedyś były dla niego drogie, a które mogą mu się przydać w życiu pozagrobowym. Jackie zapewne chciałby, żeby mu tam wysłać piwo. Piwo też będzie. Pomogę ci w przygotowaniach. Dzięki, skarbie, ale z tym poradzę sobie sama. Wystarczy, że przyjdziesz się pożegnać. Chciałbym wziąć udział w ceremonii, ale tak jak należy. Zgodnie z waszą tradycją. Ale? Nie mam niczego, co mógłbym położyć przy trumnie, żeby uczcić jego pamięć. Masz za to serce po właściwej stronie, chłopaku. Nie przejmuj się. Weźmiesz coś z jego garażu. To
to miejsce to jego historia. Garaż Jackiego? Trzymał tam swój motocykl. Ale od pewnego czasu służył mu też za mieszkanie. Tam coś znajdziesz. Na pewno? To jego prywatne rzeczy. Daj spokój. On nie żyje. A pogrzeby są dla żywych, a nie dla zmarłych. No już, bierz ten klucz. Dziękuję ci. Nie ma za co. Doceniam twój szacunek. Garaż jest przy Republic Boulevard. A i TVO. Hej, V. To nie jest zbyt bezpieczna okolica, Misty. Jesteś tutaj sama? Siedziałam tu na schodach, mając 10 lat i przeżyłam. Nic mi się nie stanie, kiedy mam 26. Co tu robisz? Siedzę i czekam. Czekam na niego, chociaż wiem, że już nigdy nie przyjdzie. Przychodzę tu ostatnio i siedzę. Godzinę, czasem dwie. Głupie, co? Ale strasznie za nim tęsknię. Siadasz? Pogadamy. To nie jest głupie. To bardzo ludzkie. Może. Długo się znaliście? Pół życia. Wychowywaliśmy się na tym samym podwórku. Cały czas obok siebie, ale nigdy razem. Aż do ostatniego roku. Tak. Najlepszy rok w moim życiu. Często o tobie mówił. Powtarzał, jaka jesteś dla niego ważna. Jackie tak powiedział? Pewnie użył zupełnie innych słów, co? Może i innych, ale wierzę, że właśnie to miał na myśli. Dobrze go poznałeś. Większość ludzi myśli, że to był tylko zawsze uśmiechnięty misiek z zakazaną mordą. Mylą się. Jaki był dla ciebie? Powiem to tak, jak on zwykle mówił. Bez wahania osłoniłby mnie przed kulą, choćby miała go zabić. Chłopak z Haywood. Mężczyzna z ambicjami. I te ambicje kosztowały go życie. Tam w środku jest kawał jego historii. Dlaczego nie siedzisz w środku? To bardzo proste, nie mam kluczy. Jackie nie dał ci twojego kompletu? Nie weszliście na ten etap? Proponował. Ale chciałam, żeby miał miejsce, które jest tylko jego. Mama Wells urządza pożegnanie Jackiego. Muszę znaleźć coś, co było dla niego cenne. Pomożesz mi znaleźć coś takiego? Nie wiem, czy powinnam tam wchodzić, V. Boisz się wspomnień? Nie chodzi o wspomnienia, tylko o mamę Wells. Nie jesteśmy w najlepszych stosunkach. Wiem, że nie życzyłaby sobie, żebym naruszała jego pamięć w jakikolwiek sposób. Jackie chciałby, żebyś tu była. To wystarczy. Chodź. Się z niej cieszył. Żaden garaż nie może się bez takiego obejść, co? To podobno jakiś kolekcjonerski. Dziś już niedostępny. Tak. Na pewno właśnie dlatego tu wisi. Pełne. Jego ulubiony. Żelazny zapas. Nie wolno ruszać. Czemu? Bo żelaznego zapasu się nie rusza. Proste? Piłka podpisana przez Dante Gonzaleza. On jest Haywood. Wszystkich tutaj ogrywał w kosza.
Dante był chyba pierwszym chłopakiem z okolicy, który porzucił Valentinos. Tak jak Jackie? Tak. Obydwaj chcieli od życia czegoś więcej. Dante jest dzisiaj kapitanem NC Blackouts. Zamknięte. Co tam jest? Jego kanciapa. Widocznie miał do niej osobny komplet kluczy. Rozejrzyjmy się, może gdzieś się tu schował. A to tu chyba wisi od 2020. Mam klucz. Och, Jackie. Mandala? Tak. To długa historia. Wszystko w porządku? Nawet nie wiesz, jak bardzo. Powiedziałam kiedyś Jackiemu, że powinien oczyścić to miejsce ze złej energii. Na przykład poprzez usypanie mandali. Powiedział mi, że z piasku to on może postawić zamek. Rodzinną twierdzę Wellsów. Miałaś na niego większy wpływ niż sądziłaś. Jak widać. Jest przepiękna. Jest okropna. To też najpiękniejsza rzecz, jaką w życiu widziałam. Akwarium? Zostało po Takosie. A Tako to? To była jego ryba. Rekin miniaturka. Brzmi jak bardzo droga ryba. Nie sądzę, żeby za nią zapłacił. Skórzany pas? Pamiątka po ojcu. Ojciec bił jego i matkę dokładnie tym pasem. Do czasu, aż to Jackie zlał jego i powiedział, że następnym razem go zabije. Stary trafił do szpitala, a potem ich zostawił. To po co ciągle trzymał jego pas? Na wypadek, gdyby wrócił. To będzie odpowiednie. No i masz już coś na ofrendę. Ale zawsze możemy się tu jeszcze rozejrzeć. Chodźmy już. Wiesz co, Vi? Ja jeszcze zostanę. Pożegnam go tutaj. Mama Wells i tak nie chciałaby mnie tam widzieć. Co się stało pomiędzy tobą i jego matką? Powiedzmy, że nie jestem jej wymarzoną synową. A co z tobą jest nie tak? Nie mam na imię Kamila i nie jestem byłą dziewczyną Jackiego. Tą, którą mama Wells uwielbiała. Wszystko jasne. Przyjdź na ofrendę. Masz do tego prawo. Nie chcę wchodzić w drogę mamie Wells. To jego rodzina. Dla Jackiego ty byłaś rodziną. Masz rację. Dziękuję, Vi. To co? Zbieramy się? Myślałaś kiedyś o tym, żeby się stąd wyprowadzić? Pewnie. Nawet próbowałam to zrobić. Co to znaczy? Wyjechałam z dala od miasta do Nepalu. Myślałam, że tam zostanę. Po tygodniu okazało się, że nie potrafię żyć bez drących się sąsiadów i jazgotu silników. Hej, ten cuidado! I wypij jego zdrowie, padre. Najlepiej parę razy. Amen. Tak zrobię. Vi, dobrze, że jesteś. Za chwilę zaczynamy. Zajmij miejsce, proszę. Cześć.
Dziękuję wszystkim, że przyszliście. Nie będę wam mówić, jakim człowiekiem był mój syn, ani płakać, jak bardzo nam go brakuje. Zamiast tego opowiem wam pewną historię. Miał wtedy może 19 lat. Należał do Valentinos. To były czasy ich wojny z Maelstromem. Zadzwonili ze szpitala. Powiedzieli, że postrzelono go 3 razy obok serca. Kiedy przyjechałam do szpitala, był przytomny. Wystawało z niego tyle rurek, że wyglądał jak pieprzona ośmiornica. Powiedział mi: nie martw się, mamo. Zobacz, jestem kuloodporny. Nigdy mi się nic nie stanie. A kiedy wychodziłam, zdjął z palca sygnet Valentinos. Powiedział, że nie będzie go więcej potrzebował. Nie bał się. Po prostu nie chciał, żebym się martwiła. Descansa en paz, mijo. W klubie bokserskim Night City Devils mieliśmy takie powiedzenie: prawdziwych przyjaciół poznajesz po tym, jak spuszczają ci łomot. To prawda. Od nikogo w życiu nie zebrałem takiego wpierdolu, jak od Jacka Wellsa. Dwunastu rund, przyjacielu. Mandó Camporta. Lamenta no estar aquí. Todavía le quedan 4 años que cumplir. Me pidió que leyera esto. Recuerdo cuando Jackie se nos unió. Era un niño fuerte. Cuando decía que iba a hacer algo, cumplía. Tenía honor. Podría haber llegado lejos. Mis condolencias a la familia. Que descanse en paz. Ktoś jeszcze? Często wracam do tego, jak się poznaliśmy. Miałem przewieźć go przez granicę razem z kontrabandą. Kupił od kogoś towar kradziony od Arasaki. Super tajną, super drogą. Jaszczurkę. Pamiętam, co wtedy powiedział. Jestem z miejsca, gdzie każdy jest twoją rodziną. Jackie Wells. Najlepszy przyjaciel. Lojalny ponad wszystko. Kiedy coś postanowił, był gotów oddać za to życie. Powiedział mi kiedyś: Mano, to jedno, czego nam nie wolno. Bać się drugiego człowieka. Oddać życie za swoich bliskich, bez wahania. Ale najważniejsze było co innego. Wszyscy myśleli, że Jackie to zawsze uśmiechnięty facet, który we wszystkim widzi jakieś dobre strony. Mylili się. Jackie Wells był kurewsko ambitnym facetem, który nigdy nie odpuszczał. Ta ambicja kosztowała go życie. Ale zrobił to, o czym zawsze mówił. Wyciągnął rękę po sławę i bogactwo. Nie bał się. Ambitny ponad wszystko. Chłopak z Haywood. Spoczywaj w pokoju, przyjacielu. Czas na toast. Za mojego syna. Dziękuję ci za te słowa. Dziękuję, że jesteś. Urządziliśmy mu piękną ofrendę.
przyszło dużo ludzi. Nawet ta dziewczyna, z którą Jackie się spotykał. Ona ma na imię Misty. Co? Misty. Była dla niego bardzo ważna, rozumiesz? Idź do niej i zaproś ją na obiad. Zasługuje na to. Wiesz co? Dobry z ciebie, chłopak. Myślę, że Jackie by się cieszył, gdybym ci to dała. Zasnąłeś, czy co? Jackie by mnie chyba zabił, jakbym go porysował. To nie porysuj. Dziękuję. Będę dbać o ten motocykl. Do zobaczenia.